No i cześć, witam Was w kolejnym odcinku Wasze powtóreczki. Dzisiaj mamy dwóch nowych sponsorów, Flykes and KubaBuba001. Zobaczymy, co oni nam dzisiaj zaprezentują. Lunar Knight, pozdrawiam, oraz Biało-Czerwoni, pozdrawiam. Dobra, jedziemy z pierwszą bitewką. Zobaczymy, co nam Flykes pokaże. Hogridera, masz muszkieterkę, hordę, zapa, fire spryty, strzały, widzę hordę i dałeś Hogridera, bo widzę, że tutaj chyba będzie bardzo szybki atak na wieżę i po wieży i udało ci się bardzo szybko to załatwić. Żeby to była najszybsza walka, jaką do tej pory pokazywałem. I na to się zapytała, tam Pekka leci, ale tutaj zaraz zostanie... Już 400 HP zostało tam na wieży. To było bardzo szybkie. Myślałem, że uda ci się dokończyć. Trzeba było troszeczkę tego kanona bardziej w środę dać. To jeszcze by miał większą drogę do pokonania. Troszeczkę więcej obrażeń by stać. Ale tu z lewej strony jeszcze Hogrider. Właśnie widzę, że nie masz się czym za bardzo bronić. Wieża na 52 HP i druga na 500. Oprócz twojej szybkiej akcji straciłeś prawie dwie wieże. No ale zobaczymy, co nam pokażesz. Dalej, oglądajmy cierpliwie. Tu kolega, widzę, znowu spamował Hogrider. Zdaje trochę trzeba poczekać właśnie, bo on do tego budynku pobiegł. Tu po twoim Hogriderze. Trzeba było chwilkę poczekać, na przykład muszkieterką. Pójść i zdjąć ten budynek. To by było chyba najlepsze. Według mnie, no ale podczas gry się myśli inaczej, a oglądając się myśli inaczej. Więc nie oceniam za mocno. Wieża ci już padła. Rakieta na drugą wieżę. Teraz on wystarczy, że się będzie bronił. Zobaczymy, co ty wymyślisz. Niebawem zostanie tylko jedna minuta do końca. I on już przygotowany z armią szkieletonów. Tu masz Hogridera i miniony. On się broni. Nie wiem, po co tego Hogridera wypuścił. Dobra, nieważne. Zapowałeś, wygrałeś. No, początek, powiem ci, był bardzo szybki. Aż myślałem, że to będzie najszybsza walka, którą do tej pory pokazywałem. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobra. Kolejnym dzisiejszym sponsorem KubaBuba001. Śmieszny nick. Dobra. Co tam masz? Bomb Towera, Sper, Gobliny, Bombera, Princa. No i zobaczymy. Smog z lewej strony. Bomb Tower z tamtej strony. Dziwne zagranie. Tu już Hogrider, jeszcze Rage'a. I to już będzie taki chyba potężny atak na wieżę. Nie uda ci się tego smoka wbić, tak. Straciłeś jedną wieżę. Ja jestem ciekawy, co nam pokażesz dalej. Giant. Valkyria próbuje ubić. Bomber. Na Valkyrie to nie jest za dużo. Twoje Bomb Tower padnie. Muszkieterki. I jeszcze smok. Bomb Tower odwraca uwagę prawidłowo. Smoka tylko z... Zmniejszyć jeszcze horda, nie horda, minion, zwykle po prostu. Ale tu już Hogrider jest z lewej strony. Ale sobie poradzisz, dobra. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. No i teraz, jeżeli kolega tu widzę, puści balona, to ty nie masz się czym bronić za bardzo. Oj, ciężko. Nie za duże straty zadane. Dobrze, ale Bomb Towerem od... Wszystko sobie dobrze. Nie za duże straty, ale udało ci się wybronić z tego balona. No i czekamy, czekamy. Czekamy na jakąś fenomenalną akcję. Przepraszam. Prince i smog z lewej.
Musimy się wybronić. Hog Rider. I jeszcze balon. Jak ty się z tego wybronisz? Balon zadał już jeden cios, małą bombę. Na prawej stronie twój prince nie za dużo osiągnął. Ale tu widzę z lewej strony przestrzelony fireball i to chyba była kluczowa akcja tego meczu. Wybijasz lewą stronę wieży, tutaj się bronisz, to chyba tak, czy to by był koniec twojego przeciwnika? Bardzo piękny, to był kluczowy błąd twojego przeciwnika, przestrzelony o kula. Brawo, pięknie, pięknie to wykorzystałeś. Pamiętajcie, jak chcecie, są jednostki w ruchu, ognistą kulą zawsze strzelajcie troszkę bliżej, bierzcie pod uwagę, no już nie powiem podmuchów wiatru, bierzcie pod uwagę, że jednostki są w ruchu. Bardzo ładne wykorzystanie błędu przeciwnika, dwie bardzo piękne walki. Tu macie deki obydwóch panów, sobie możecie sprawdzić, jeżeli chcecie, jeszcze pokażę wam tutaj deki, więc... Zapraszam do kolejnego odcinka już niebawem. Dziękuję za wasze powtórki i do zobaczenia.